Zakończyły się prace na ulicy Wileńskiej, z którymi zmagali się mieszkańcy pobliskich domów. Inwestycja zakończyła się zgodnie z planami. Jej koszt to 380 tysięcy. Droga i chodniki wykonane są z kostki polbrukowej. Nowa, elegancka droga cieszy mieszkańców. Jest ona szersza i w końcu zniknęły dziury. Wykonana jest ona z kostki, nie ze względów finansowych, gdyż kostka jest droższym rozwiązaniem niż asfalt. O nawierzchni zadecydował fakt, iż na drodze nie ma ruchu ciężkich samochodów, a kostka jest łatwiejsza w utrzymaniu i łatwiej dokonać napraw w sposób wymiany kostki. Nawierzchnia asfaltowa ma 10 lat gwarancji, a kostka 25 lat. Jest ona bardziej wytrzymała. Prace na Wileńskiej zdążyły zakończyć się przed większymi opadami deszczu i bardzo niską temperaturą. Wileńska pokryta jest śniegiem, więc ciężko ocenić, czy wszystko jest jak być powinno. Okaże się to przy najbliższych roztopach. Do wyremontowania jest jeszcze ulica Krzemieniecka i Ostrobramska, które również wykonane będą z kostki. O remont zabiega Rada Osiedla i chce wpisania inwestycji do budżetu miasta na rok 2013.